kolejnym odcinku Polskiej Szkoły Bramkarzy mamy zaszczyt gościć u absolutnej legendy polskiego futbolu i prekursora tej Polskiej Szkoły Bramkarskiej, mistrza olimpijskiego z Monachium, 11-krotnego mistrza Polski, legendy Górnika Zabrze i asystenta wielu wybitnych polskich selekcjonerów. Zapraszamy serdecznie. Imię i nazwisko. No, Hubert Kostka. Wzrost? Niecały 1,80 m, 1,79 m. Czasem rano jak wstanę, to może trochę więcej, potem trochę mniej, ale gdzieś w granicach 1,80 m. Ulubiony klub? Grałem 13 lat w Górniku Zabrze i potem, będąc prawie 10 lat trenerem, to nie mogę powiedzieć co innego, tylko Górnik Zabrze. Jak to się stało, że stanął pan w bramce? Dlaczego właśnie bramka? Czy od początku grał pan w bramce? Jak trafił pan na początku do Unii Raciborz? Na miesiąc przed maturą Unia Raciborz weszła wtedy w 57 roku, miałem 17 lat. Weszła do drugiej ligi i w 58 rozpoczęli rozgrywki i po trzech czy czterech meczach stracił się w Unii bramkarz. Ten pierwszy bramkarz, który tam bronił, zgubił się, nie ma go. Aha. I obecnie to każdy klub to był od razu, powiedzmy, ten marketingowy oddział by uruchomił i sprowadziliby jakiegoś bramkarza, nie wiem, czy kupiliby. No tak. Ale Unia wtedy to był taki prowincjonalny klub, aż to był klub prowincjonalny i oni zrobili nabór. I ogłosili w Trybunie Opolskiej, bo tutaj było, to nie było jeszcze Śląskie Województwo, tylko Opolskie. Zrobili nabór, że kto się czuje na sile grać w drugiej lidze, to niech się zgłosi. No i rzeczywiście mnie właśnie tak, ja, koledzy moi, z którym chodziłem do liceum, i idź tam, ty to wygrasz, ty kurczę, ty się tam, ja mówię, gdzie, ja kurde w B-klasie gram, a tu mam iść do Unii Raciborz, do drugiej ligi. Ale oni mnie siłą tam zaprowadzili na ten stadion, na Srebrny, tu w Raciborzu. No i pamiętam, z tym, że ja byłem strasznie ambitny. Ja jak stanąłem w tej bramce, to ten, który mnie tam próbował, to był taki były zawodnik, który tam grał w Unii Raciborz, on mnie nie był w stanie bramki strzelić. No i za chwilę zawołał tam głównego trenera, pamiętam, był taki Wilczek z Górnika Radlin. Górnik Radlin to była wtedy najlepsza drużyna górnicza w Polsce. No, to był centralny, miał być centralnym klubem górniczym Górnik Radlin, ale oni nie wyrazili zgody i przez to takim centralnym klubem górniczym stał się Górnik Zabrze. No i rzeczywiście ten główny trener mnie tam parę razy strzelił. Złapałem piłkę, podszedł do niego, mówi, co robisz w środę, to poniedziałek. A ja miałem akurat próbną maturę z matematyki. Ja mówię, mam próbną, no, chciałbym, żebyś gramy sparring z Odrą Opole. Odra Opole wtedy, właściwie to nie była jeszcze wtedy Odra, tylko to się nazywa Budowlani Opole. Ale to była pierwsza liga, to była zdecydowanie, to była czołowa drużyna Polski wtedy. Był okres Jarka, Bani, tam Stemplowskiego, Strociaka, późniejszego sędziego. No i ja mówię, no nie, ale ja rano piszę maturę. To my przyjedziemy autobusem i napisz jak najszybciej tam tą maturę z tego i pojedziemy na ten mecz. No i rzeczywiście tak się stało. Ja pamiętam, tą maturę próbną pisali normalnie tak jak i normalną maturę 5 godzin. Tam tych 5 zadań, które tam były, to ja rozwiązałem w ciągu godziny. Ja nawet nie sprawdzałem, czy ja to dobrze rozwiązałem, czy nie. Oddałem, bo autobus już stał na dole. No i pojechaliśmy na ten mecz. To była środa. A w niedzielę grałem pierwszy mecz w drugiej lidze ze Stalą Mielec. I tak się zaczęło, powiedzmy, no ale ja się później dostałem na Politechnikę. No i graliśmy w Pucharze Polskim z Górnikiem Zabrze tutaj w Raciborzu. Tamten Górnik Zabrze wpadł mi w oko. Następnego dnia dostałem propozycję do Górnika Zabrze. To był 60. rok. Oni już byli dwukrotnym mistrzem Polski w 57 i w 59.
No wie pan, jak człowiek dostanie propozycję z Górnika Zabrze, to jest tak jak w chwili obecnej, nie wiem, dostałbym propozycję z Realu Madryt, z Barcelony, prawda? Myśmy wtedy w tym okresie to nawet nie wiedzieli, że taką Barcelona, czy Real istnieje, prawda? Ale Górnik Zabrze to każdy wiedział. No i tak się znalazłem w Górniku Zabrze. Tam trafiłem od razu na bardzo dobrego trenera, muszę powiedzieć, wtedy moim zdaniem najlepszy chyba, znaczy w moim odczuciu najlepszy trener, jakiego ja poznałem, Augusta Dziwisza. On współpracował z reprezentacją, z Koncewiczem. Koncewicz był wtedy trenerem reprezentacji, no i był trenerem naszym w Górniku Zabrze. I od 60 roku, od jesieni, no, przeniosłem się do Górnika Zabrze. To nie była taka łatwa sprawa. Wtedy, wie pan, praktycznie przejście z klubu drugoligowego czy pierwszoligowego do pierwszo- czy drugoligowego, to w roku do takich przejść było może jeden, dwa. To wtedy praktycznie jak człowiek był w klubie, to był do końca życia. Mhm. Takie były wtedy układy. No ale Górnik to przeskoczył, Unia Radziwiłł wyraziła zgodę i od 61 mecz grałem, pamiętam. To też jest zbieg okoliczności. Ja zaczynałem pierwszy mecz z Ruchem Chorzów i kończyłem moją karierę właśnie w meczu z Ruchem Chorzów. Naszym odwiecznym rywalem. My zawodnicy mieliśmy, ja tam miałem bardzo dużo przyjaciół, zresztą przez 6 lat asystentem moim był były zawodnik Ruchu Chorzów, Alois Łysko. Myśmy mieli bardzo dobre stosunki, ale jako Górnik i Ruch, no to byli, to tak było jak pies kotem, prawda? Okay. To była walka, ale to była walka o prymat, powiedzmy, piłki na Śląsku, prawda? Ruch był już przed wojną i po wojnie, przez długie lata najlepszym klubem. A tu raptem wyrósł mu przy konkretnie, bo to parę kilometrów od Chorzowa, konkurent w postaci Górnika Zabrze. I mało tego, zaczął ich ogrywać. Nie? Z jakiego meczu w karierze jest pan najbardziej dumny? Jakby miał pan wskazać jeden wyjątkowy. To był mecz z Manchester United. To był 68 rok i ta drużyna wtedy miała w swoim składzie, no właściwie Anglicy byli wtedy mistrzami świata po 66 roku. I tam wtedy chyba 4 czy 5 zawodników z tej drużyny, Bobby Charlton, Styles, Best nie był Anglikiem, był Irlandczykiem, ale oprócz tego jeszcze tam ktoś był, który grał w tej. No, to była wielka drużyna, zresztą prawdę powiedziawszy, oni zrobili wtedy Puchar Europy, prawda? Oni wygrali finał. I muszę powiedzieć, że musiałem dobrze wypaść, wie pan, bo to ja pamiętam po meczu przegraliśmy tam 2-0. W ostatnich minutach oni strzelili te bramki, w ostatnią chyba minutę do końca. Było 1-0, nie wiadomo jakby to wyglądało, tym bardziej, że myśmy ich potem pokonali w Chorzowie 1-0. Ale odpadliśmy. To oni zrobili szpaler i czekali na mnie, aż ja wyjdę z boiska, prawda, bili brawo. No, bo pan jak taki Bobby Charlton, którego ja osobiście uważam za jednego z największych piłkarzy w historii, pan to robi wrażenie. Ja już pan wspomniał o Beście. Oczywiście no, to był rzeczywiście talent straszny. Także to był mój najlepszy mecz według mnie. I najbardziej go tak wspominam też. A jaki był najlepszy napastnik, z jakim się pan mierzył? Tak, wie pan, tych napastników było sporo. Ja grałem w okresie, kiedy właściwie każda drużyna grała jeszcze systemem WM. Wie pan. Mhm. To polegało na tym, że drużyna miała 5 napastników. Nie? No tak. Jak teraz ja słyszę, że niektóre drużyny nawet grają bez jednego napastnika. To był taki okres, że Hiszpania chyba, która w jakimś tam turnieju bez napastnika grała. Nie? Wtedy grało 5. Więc w każdej drużynie było wielu, i to muszę powiedzieć, i w Polsce, i za granicą. W tej 5 to było zawsze 2-3 wybitnych napastników. Jak ja tak teraz wspominam, no wspominaliśmy o Górniku Zabrze, że tracą Angulo, jednego zawodnika,
Chyba na co nie był problem, Górnik. Odchodził tam jeden z czołowych, to myśmy mieli 6-7, którzy byli równorzędnymi tymi napastnikami. Może właśnie z tymi najlepszymi pan się mierzył na treningach, a nie w meczach? To znaczy w Górniku. Ale wie pan, to nie tylko w Górniku byli ci napastnicy. Tych napastników było w każdym klubie ligowym w Polsce, mogę panu wymienić wielu naprawdę wybitnych zawodników. Na przykład o tym zawodniku już w tej chwili w ogóle nie pamiętam, nawet nie wiem, czy on żyje, taki Norkowski z Polonii Bydgoszcz. Prawda? To był reprezentant Polski, to był wybitny środkowy napastnik. Ten by, gdyby grał trochę później w życiu, by nie grał w Polonii Bydgoszcz, prawda? Ten by grał w najlepszej drużynie prawdopodobnie polskiej, obojętnie jaka by to była. Także każda drużyna, taki Marian Kielec na przykład z Pogoni Szczecin, to wybitny środkowy napastnik. Każda drużyna miała naprawdę wielu zawodników. Ruch, Lerch, przed tym Cieślik, prawda? To wiadomo, największa postać śląskiej piłki, a może nawet i polskiej piłki, wie pan. Także tych napastników w okresie, kiedy ja grałem, było przeogromnie dużo. A najtrudniejszy rywal do gry w bramce? Pewnie Gomola. To znaczy, wie pan, to jest ta sama historia, bo to w tej chwili mówimy dużo, mamy ogromnie dużo talentów bramkarskich. Mhm. Bo obojętnie tam chwyci parę razy piłkę, to już wyjeżdża za granicę, prawda? Wtedy, jak ja grałem, to naprawdę każdy zespół ligowy to miał bardzo dobrych bramkarzy. Ja mogę panu wymienić. Szymkowiak, co według mnie Szymkowiak był jednym z najlepszych w ogóle w historii polskich bramkarzy. No tak. Wyrobek w Ruchu Chorzów, Skromny w Polonii Warszawa, Fołtyn w Legii Warszawa, Pajor z Wawelu Kraków, Stroniarz, Leśniak, no tych bramkarzy było przeogromnie, wie pan, każdy klub miał naprawdę dobrego bramkarza. Czy myśmy bramkarze byli wtedy dobrze szkoleni, to jest inna para kaloszy, wie pan, myśmy wtedy, tak jak w tej chwili, jak ja czytam na przykład, no nie ma klubu, gdzie nie ma trenera bramkarskiego, wie pan, to wtedy tego nie było, wie pan, wtedy o treningu indywidualnym bramkarzy to mówiło się, pisało się, ale tego się nie robiło. Po prostu tego nie było. Na początku pana kariery nie było nawet rękawic. Ach, rękawic. Rękawice, ja dopiero, wie pan, pierwsze rękawice, co dostałem, graliśmy takie towarzyskie spotkanie z Dynamo Kijów. To były lata 63-64 chyba. I Rosjanie już mieli te bramkarskie rękawice, ale to nie były te rękawice, które w chwili obecnej są, wie pan. To były skórzane rękawice, które miały naklejone takie z gąbki, które były na rakietkach ping-pongowych do zlicza słowego. To były naklejone takie, powiedzmy, i to były rękawice bramkarskie. Problem polegał jeszcze nie tylko na rękawicach bramkarskich. Wtedy grało się piłkami skórzanymi. Rzadko, znaczy one miały wagę na początku, to miały tak jak zgodnie z przepisami, tak w chwili obecnej, prawda? Ale jak deszcz padał, to po 10 minutach to ona miała nie pół kilograma, tylko 3 kilogramy. I wie pan, jak taki Ernest Pol walnął panu, wie pan, z taką piłką, to tak jakby pan kamieniem dostał. Także na gołe ręce, wie pan, widzi pan, że ja tam nie mam takich rąk wielkich jakichś, wie pan, to, no to już był problem, wie pan, to był potworny problem, zresztą prawdę, problem sprzętu to był odrębny problem, wie pan, myśmy na arenie międzynarodowej, jak mnie pytają, dlaczego myśmy nie odnosili większych sukcesów, prawda, jak w chwili obecnej. Tak jak ja mówię, wie pan, myśmy sprzętu nie mieli, bo rzeczywiście tak było. Myśmy butów piłkarskich nie mieli, myśmy grali takimi kolarkami, gdzie szewc nabijał nam kołki takie skórzane. Najczęściej jak były trudne warunki, to te kołki, wie pan, tak się zdzierały, że po 10-15 minutach tych kołków nie było. To był w ogóle odrębny problem. Jak ja panu powiem, że myśmy grali w Pucharze Europy, w finale Pucharu Europy. I trafiamy, to właściwie, bo to był
koniec chyba kwietnia. Już właściwie wiosna była, tak na, u nas już było ciepło i tak dalej. Pojechaliśmy do Wiednia i tam przyszedł nawrót zimny. Mhm. Tam był lodowy deszcz spadł. I my schodzimy z pierwszej połowy, my nawet nie mamy treningowego, znaczy drugiego kompletu, żeby to zmienić, prawda? Myśmy oczywiście to zdjęli, tam się wytarli i tak dalej, ale potem trzeba było znów te mokre koszulki. No to wie pan, to jak ja to w tej chwili powiem, to wszyscy mówią, że ja żartuję, ale to są fakty. To są fakty. A jak wtedy wyglądał doping, życie kibicowskie? Pytam w kontekście bramkarza i tego, kogo miał za plecami, jakie przeżycia musiał, jakie miał przygody z kibicami właśnie, którzy byli za plecami. Jak wyglądał ten doping? Czy to było kulturalne, czy zdarzały się jakieś sytuacje niebezpieczne? To znaczy niebezpieczne może nie, ale ja już panu opowiadałem, jak na mnie czekali w szpalerze zawodnicy Manchester United. A dlaczego czekali na mnie? To jest fakt atletyczny, wie pan, to w Polsce tych spraw nie było, wie pan, w Polsce nigdy nie były trybuny od razu za bramką. Natomiast na każdym stadionie angielskim to 2 metry za linią bramkową to już była widownia, nie? I oni pamiętam, wtedy rzucali na mnie penami. Wtedy było to funt miał 12 szylingów chyba, a jeden szyling miał 20 penów. I te peny były, wie pan, wielkości, to były monety podwójnej naszej 5-złotówki w chwili obecnej. To był taki kawał metalu. I oni zaczęli mnie tymi penami rzucać, wie pan. Tam nie wszyscy mnie trafili tymi penami, ale wiele, wiele tam tych monet, ale pod tą bramką... Gdzie to był przerwany mecz? Prawdopodobnie ten sędzia może nawet nie zwrócił na to uwagę, ale ja pamiętam, jak skończył się ten mecz, to ja zacząłem zbierać te peny. Ja pamiętam, nazbierałem ponad 100. Czyli wie pan, oczywiście to nie miało żadnej wartości, bo to, wie pan, dlatego panu powiedziałem, jak to wyglądało. Czyli ten jeden pen, to był taka, no grosz taki, aż jeszcze może mi jak grosz. I ci zawodnicy czekali, aż ja to nazbierałem. Miałem pełną rękę tych penów. Oni patrzyli na mnie, oni zarabiali już grube tysiące, a tu przychodzi jakiś bramkarz z Polski i zbiera im peny. Także to był jedyny taki przypadek, który... Natomiast innych jakichś historii, wie pan, wtedy nie było żadnych... Mimo że przychodziło tysiące ludzi, wie pan, ja grałem dziesiątki meczy na Stadionie Śląskim, gdzie było po 100 tysięcy ludzi, wie pan. Tam nigdy nie doszło do żadnych awantur, no za wyjątkiem jednego meczu z Dynamo Kijów. Ale to wynikało z tego, wie pan, że krótko przed tym meczem były jakieś podwyżki cen i ci ludzie przyszli, byli niezadowoleni. Oczywiście to się wszystko skupiło na tym zespole z Dynamo Kijów, wie pan. To była drużyna, która była naprawdę wielka, wielka drużyna, no ale była z naszego lubianego obozu, wie pan. I tam nie było żadnych ogrodzeń na Stadionie Śląskim. To była taka mała fosa, ale półmetrowa, każdy mógł wyskoczyć, wie pan. To nie było ogrodzone i myśmy wygrali w Kijowie i ta drużyna Dynamo Kijów musiała u nas strzelić 2 bramki, więc grali dość ostro, ale w ramach przepisów, wie pan, to nie, że oni grali brutalnie, oni grali w ramach przepisów. Ale to się ludziom nie podobało i po meczu wtargnęli na boisko i tamci zawodnicy Dynamo Kijów zostali pobici, wie pan. To był jedyny przypadek taki dosyć drastyczny. Poza problemem sprzętu, jakie problemy miała ówczesna piłka? Gdzieś się spotkałem z pana cytatem, że dla pana czasu był problem alkoholowy, później był nikotynowy, a później korupcyjny. No zgadza się, wie pan. Alkoholowy z prostej przyczyny, wie pan. Myśmy zarabiali, ja nie mówię, że myśmy źle zarabiali, myśmy na ówczesne warunki zarabiali stosunkowo, powiedzmy, nieźle. No ale jak ja powiem, wie pan, że na przykład za wygrany mecz w Pucharze Europy, tośmy dostawali, wie pan, $10.
A Tottenham, bo to tak porównuje pierwszy, powiedzmy, pierwszy na start, właśnie graliśmy z Tottenham Hotspur, to był 61 rok, to oni za przejście do następnej rundy mieli 6 tysięcy funtów. 6 tysięcy funtów to było, wtedy funt był 2,8 dolara chyba, czy 3, coś tak. No to mieli, wie pan, no to pan miał skalę porównawczą. 18 tysięcy dolarów powiedzmy, aby my się 10 dolarów. A my mieli 10, ale my musieli wygrać. Oni mogli mecz przegrać i przejść, bo to były dwa mecze, byleby awansowali. A my, wie pan, jakbyśmy nawet awansowali, ale a przegrali. Jeden mecz przegrali, to zero. Nie? No, no to... Działacze. No, to, pan, to był cały system taki. No to był taki cały system, wie pan, ja na przykład przychodząc do Górnika Zabrze, to pierwszego prezesa Górnika, mimo że on był prezesem chyba półtora roku, ja go ani razu nie widziałem. Ja nie wiedziałem, co to jest. Nazwisko znałem, ale wie pan, co to jest. To bezpośredni kontakt nie miałem z nim. Dopiero to się zmieniło, jak przyszedł do nas, przyszedł za prezesa Wyra. To wie pan, to był, zresztą prawdę powiedziawszy, ja to ciągle powtarzam, to był jedyny komunista, jakiego ja znałem, ale on żył jako komunista, wie pan, i ten nie miał nic. Ten nie miał nic, on był dyrektorem Departamentu Kadr, wie pan, kadry to w komunie, wie pan, to był drugi człowiek po ministrze górnictwa. Tam dwóch ludzi rządziło, minister górnictwa i Wyra jako dyrektor Departamentu Kadr. Ale jak czasem, raz w roku, jakby miał urodziny, to jeździli tam z kwiatami do niego, prawda, z życzeniami. Ja się tam czasem łapałem też do tej grupy. No to on żył rzeczywiście, no biednie, on tam nic nie miał. Krzesła dwa czy trzy, stół i to było wszystko, prawda. On miał dwa ubrania, jeden górniczy mundur i jeden cywilny, jak jeździł z nami za granicę. Więc nie miał. Ale ten potrafił, to co on stworzył w Górniku Zabrze, to właściwie oni powinni w chwili obecnej postawić pomnik. Oczywiście, że on tego nie robił za swoje pieniądze, bo nikt tych pieniędzy nie miał. No tak. Ale on jako, wie pan, działacz ogromny, to potrafił to wykorzystać i potrafił te pieniądze do Górnika przynieść. W chwili obecnej w Górniku wybudowali stadion, wie pan, kurczę, 3/4, 1/4 jest otwarta i prawdopodobnie nie będzie wykończony ten stadion. Według mnie najlepsza drużyna, jaka była w historii polskiej piłki, był Górnik Zabrze, wie pan co. Ale to jest, powiedzmy, subiektywna ocena moja, ale ja to uważam, że tak było. Drugiej drużyny takiej nie było i nie będzie już takiej drugiej drużyny. Wszystkie najmniejsze drużyny, Korona Kielce, gdzieś jakieś takie, które nigdy piłki nie zrobili, ci wybudowali stadion w Górniku, nie potrafią tego stadionu wykończyć. No to przecież, wie pan co. A jaka była największa premia, jaką pan otrzymał i co to było? I za co? Bo wiadomo, dla młodych ludzi to znaczy, dzisiaj premie są tylko finansowe, przelew na konto. Kiedyś to inaczej wyglądało w tamtym systemie. No, wtedy przede wszystkim nikt konta nie miał. W każdym zakładzie pracy to się szło po wypłatę. To się stało w kolejce, wie pan. Myśmy byli wprowadzeni na kopalniach. To nawet nie byli w stanie załatwić, wie pan, żeby to ktoś, jakiś kierownik pobrał te pieniądze i nam w Górniku płacili. Nie, my musieli iść stanąć w kolejce z tymi górnikami. Jak wygrywaliśmy, no to były brawa. Okay. Ale jak się przegrało czas do czasu, przegrywaliśmy taki mecz też. A szczególnie ja byłem na takiej kopalni właśnie Makoszowej. To jest, gdzie 90% kibiców to byli z ruchu. Bo Makoszowy należała, wie pan, to Zabrze było w ogóle granicą między Polską a Niemcami. I Makoszowy należały do Polski, ta kopalnia Makoszowy też należała do Polski. Natomiast no myśmy, Zabrze jako tako, to było dawne miasto niemieckie. No to większość to byli kibice ruchu. I teraz jak my, a już nie daj Boże, jak graliśmy z Ruchem Chorzą, najczęściej żeśmy wygrywali. No to nas chcieli tam zlinczować na tej kopalni, jakbyśmy po pieniądze chodzili. Zarabialiśmy, tak jak normalnie, ja pamiętam do Górnika, ja mówię o tym początku, bo to zarabiali, ja pan byłem prowadzony jako sztygar, jako cieśla dołowy, potem jak skończyłem studia dopiero jako sztygar, to
zarabialiśmy 1700-1800 zł. Do tego dochodziły kadrowe, to było te kadrowe było 1200 zł i za wygrany mecz 600 zł. No to wie pan, to oczywiście, że myśmy zarobili gdzieś w granicach jakiejś w Górniku, to byśmy regularnie w miesiącu te 3-4 mecze wygrywali. No tośmy zarobili gdzieś 4000, 5000. Za to można było dobrze żyć, ale wie pan, na nic więcej jak na pół litra nie było stać tych zawodników. I to była główna przyczyna, wie pan, że oni pili tak. To, bo ja sobie tego inaczej wytłumaczyć nie umiem. Jak zaczęli zarabiać potem trochę więcej, że już można było, powiedzmy, zaoszczędzić, wie pan, na samochód. Ja na przykład na samochód pierwszy, który kupiłem w 64 roku, taka zastawa 750, no to był taki Fiat 500, tak, malutki samochodzik, to ja oszczędzałem 4 lata. W międzyczasie zrobiłem 3 razy, bo w 62 żeśmy wicemistrza Polski zdobyli. Zrobiliśmy 3 razy Mistrzostwo Polski, chyba raz Puchar Polski. To 4 lata wyoszczędzałem, żeby tego malucha kupić, żeby tego Fiata kupić. No w tej chwili zawodnik, wie pan, przychodzi... Po miesiącu. Po miesiącu on wchodzi do sekretariatu, jak podpisze kontrakt, może już Mercedesa kupić od razu. Nie? Obojętnie w jakim klubie by nie był. Ale ja nie narzekam w tej chwili, że myśmy źle zarabiali. No to taki był system, prawda. Dlaczego zdecydował pan zakończyć karierę już w wieku 33 lat? To znaczy, wie pan, ja i tak grałem, moim zdaniem, 3 lata za długo. Bo u nas wtedy się utarło tak, że 30 lat to jest koniec kariery. U mnie jakoś tak się złożyło, że przedłużyłem to i mając 33 lata, szczególnie po olimpiadzie. No jeszcze grałem potem po olimpiadzie jeden mecz w reprezentacji z Czechosłowacją w Bydgoszczy. I osobiście uważałem, byłem wypalony psychicznie troszeczkę, ale też nie miałem żadnego wsparcia, żeby mnie jakoś tak podbudować, w sensie, no jeszcze możesz, bo to wie pan, to ja wtedy uważałem, że grałem za długo. A teraz uważam, że grałem może nie o 10, ale o dobrych 7-8 lat za krótko. Ale wtedy, tak już mówiłem, wtedy tak to było. Jak pan prześledzi, powiedzmy, wszystkich tych zawodników, którzy ze mną grali w Górniku, to przeważnie tak, żeśmy kończyli 32, 33, 34 lata. Stasio Ślizu chyba 35. A tak innych, to ja sobie nie przypominam, żeby dłużej grali. A dlaczego mimo pracy z bramkarzami w reprezentacji Kazimierza Górskiego nie znalazł się pan w tej grupie, która poleciała na Mistrzostwa Świata do RFN? No właśnie, wie pan, ja tak już mówiłem, po olimpiadzie skończyłem tą moją zawodniczą karierę. Najpierw reprezentację, potem w Górniku Zabrze rok później. No i przyszły eliminacje do Mistrzostw Świata. Wygraliśmy te eliminacje i kwalifikujemy się w 1974 roku do Mistrzostw Świata, do Niemiec. I pamiętam, ja wtedy już trenowałem, ale juniorów Górnika Zabrze. Ja byłem trenerem, takim koordynatorem i oprócz tego ten Gwarek, żeśmy zakładali, który w tej chwili jest klubem osobnym, zresztą tam wychowano. Tam Jasiu Kowalski zrobił przeogromną pracę, tam wychował dużo reprezentantów i tak dalej. No i krótko przed zgrupowaniem, pamiętam, Górski zadzwonił do mnie, czy ja bym nie przyjechał na zgrupowanie do Zakopanego i nie zajął się treningiem bramkarskim. Tam wtedy Jasiu Tomaszewski, który był po meczu na Wembley, no to był bezdyskusyjny numer jeden bramkarz w Polsce. Ale on tak się składa, że on przed tym zgrupowaniem odniósł dość poważną kontuzję i on prawie pół roku nie grał. Nie? Nikt nie wiedział, w jakiej formie jest. Nie? On przyjechał na te mistrzostwa, na te zgrupowanie. I oprócz niego był tam Kalinowski i Fischer chyba byli ci dwaj jeszcze. No i Górczycy mnie nie przyjechał i nie zajął się bramkarzami. Wie pan, dla mnie to była szansa, no, pokazania się, wie pan. Trener, który jest trenerem
od młodzieży w Górniku Zabrze, wie pan, jest zaproszony do współpracy z Górskim. Zresztą ja z Górskim miałem bardzo dobry kontakt. To nie był wielki trener w sensie piłkarskim, w sensie powiedzmy, ale to był wielki człowiek, jeżeli chodzi o współpracę. Relacja między zawodnikiem a trenerem, to co robił Górski, to takiego już drugiego nie będzie. Dlatego miał wyniki, wie pan. On się nie wybijał jakimś, bo on był tak wyszkolony jak wszyscy trenerzy w Polsce, którzy oni nie mieli możliwości. Oni nie mieli możliwości, wie pan, kształcić się do tego stopnia, aby powiedzmy zdobyć jakąś ogromną wiedzę, wie pan. I dlatego Górski też był tak wyszkolony, wie pan. On pod względem ty jako trener piłkarski, no to był taki, tak jak wszyscy trenerzy w Polsce. Ale psychologiem był, no to wybitny. To ten potrafił z każdym zawodnikiem rozmawiać, z każdym zawodnikiem dogadał się, wie pan. Tam nie było nigdy żadnych konfliktów i tak dalej. I to była główna przyczyna, wie pan, że ta drużyna odnosiła za Górskiego taki. Bez Górskiego nie byłoby tego. Ja jestem przekonany, wie pan, gdyby Górski był, ja grałem w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Meksyku w 70 roku. Gdyby wtedy Górski był trenerem, to byśmy wtedy pojechali na Mistrzostwa Świata. Jestem przekonany, wie pan. Myśmy wtedy nie mieli wcale gorszej drużyny, jak zresztą potem w 72, jak on przyszedł, zrobiliśmy Mistrzostwo Olimpijskie, prawda, wygrali eliminację i tak dalej. I się zaczął cały ten cykl, powiedzmy, sukcesu polskiej reprezentacji. Jak ja teraz słyszę pan na początku, że ja współpracowałem z wieloma wybitnymi trenerami w reprezentacji. Ja trenowałem z jednym wybitnym. To był Górski. Wszyscy pozostali, to wie pan, to nie byli trenerzy. Albo bardzo przeciętni. Górski był wybitny, to pan ma całkowicie rację. A jaki był najlepszy bramkarz, z jakim pan pracował przez te lata kariery trenerskiej? To znaczy, dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, wie pan, że Jasie Tomaszewski to był ogromny talent. To nie jest dziełem przypadku, wie pan, że on miał taki mecz na Wembley, jak w tym meczu 1-1, który dał nam awans do Mistrzostw Świata. I dlatego, wie pan, jak ja teraz, mimo że Młynarczyk był też wybitnym bramkarzem, dla mnie osobiście, gdybym ja głosował, to na Tomaszewskiego, ale to jest moja uwaga. Tym bardziej ja tego Tomaszewskiego właśnie tak już mówiłem, trenowałem go dwa razy do Mistrzostw Świata w 74 i do Mistrzostw Świata potem w 78 w Argentynie. Oczywiście jak Górski mnie zaprosił na ten obóz do Zakopanego, to ja liczyłem tak po cichu, że ja na te Mistrzostwa Świata pojadę, wie pan. Ale tam się kręciło bez przerwy dwóch takich cichociemnych, wie pan, którzy oczywiście potem pojechali, wie pan, w oficjalnym garniturze reprezentacji, a ja pojechałem do domu, do Zabrza. No ale to tak, takie były czasy. Dzisiaj dzwoni do pana Jerzy Brzęczek i pyta: panie Hubercie, proszę mi doradzić, kogo ja mam wystawiać w tej bramce teraz na Euro? Szczęsny czy Fabiański? To znaczy, wie pan, akurat tak się składa, że jak Jurek Brzęczek został mianowany trenerem reprezentacji, to jeden z pierwszych telefonów chyba, bo to rzeczywiście było po godzinie jego nominacji, to zadzwonił do mnie. To, wie pan, było to oczywiście dla mnie przyjemne. On się nie pytał oczywiście, kogo ma stawiać, wie pan, tylko przywitał się i ja z nim krótko pracowałem. Pracowałem tylko 9 czy 10 miesięcy w Olimpii Poznań, wie pan, stąd go poznałem. I jak ja słyszałem jego, wiem, znaczy jak jego oblewają krytyką, zresztą do chwili obecnej jeszcze ciągle, wie pan, już teraz mniej się kurde zorientowali. To jest chłopak, który jako, chyba nie było jeszcze trenera polskiej reprezentacji, który by awansował, wie pan, dwie kolejki przed rozgrywkami, przed zakończeniem rozgrywek już do albo na mistrzostwa, no w tej chwili na mistrzostwa Europy. A krytyka była taka, że to nie szło czytać, wie pan. Ja tego nie potrafiłem czytać, wie pan. To jest coś niesamowitego, wie pan. To przecież tak nie można postępować z człowiekiem, wie pan. Ja jestem ciekawy, wie pan, czy teraz ci dziennikarze, niektórzy będą mieli odwagę i powiedzieć mu: przepraszamy, panie Brzęczek.
on trafił, wie pan, na bardzo trudny okres, bo on trafił na okres, wie pan, kiedy niektórzy zawodnicy z tej kadry na Wałki odchodzili, wie pan, to wymaga, zresztą prawdę powiedziawszy, przez każdy okres czasu reprezentacji, jak człowiek buduje, to pan musi nowych zawodników wprowadzać, wie pan, szczególnie młodych, on to zrobił, wie pan. I całe szczęście, wie pan, że to tak wygląda. Nie ma świąt, żeby Jurek Brzęczek do mnie nie zadzwonił. To jest sympatyczne, ja to oczywiście bardzo cenię, ale ja nie przez to chcę powiedzieć, wie pan, w tej chwili stoję za Brzęczkiem, że on dzwoni do mnie. Tylko ja widzę, wie pan, to jest chłopak, bo ja go znam, to jest chłopak inteligentny, to jest chłopak, który ma ułożone w głowie, wie pan. Czyli nie na darmo, jak miał 18 lat, jak go zrobiłem kapitanem drużyny ligowej. To jest chyba najmłodszy kapitan, jaki kiedykolwiek był w drużynie ligowej. Wszędzie był kapitanem. Nikt się go nie wierzy. Pierwszym kapitanem był w Olimpii Poznań, jak miał 18 lat. I tam się sprawdził, poszedł do reprezentacji olimpijskiej, to ten Wójcik to nie był taki głupi chłopak. To jak się sprawdził w Olimpii, będzie u mnie w reprezentacji też olimpijskiej. Jak zrobili srebrny medal, przyszedł do pierwszej reprezentacji, też był kapitanem. Także to się nie wzięło z niczego, tylko on się do tego nadawał. A wracając do debaty Fabiański kontra Szczęsny. To znaczy, wie pan, teraz Jurek Brzęczek ma chyba sprawę rozwiązaną, no tak. Ze względu na to, że Fabiański kontuzję złapał. To są obaj bardzo dobrzy bramkarze. I obojętnie na kogo on by nie postawił, wie pan, to się nie zawiedzie. Chociaż muszę otwarcie powiedzieć, jak widziałem Szczęsnego, pierwsze mecze jego, jakie on grał. No ja się publicznie wyraziłem to wtedy też. To mi się wydawało, że na 15 lat polska reprezentacja ma bramkarza. On się nie rozwinął potem tak. On miał potem dużo problemów, wie pan, nie najlepsze mecze, wie pan, Mistrzostwa Europy w Polsce, no to trzeba otwarcie powiedzieć, nie były udane dla Szczęsnego. Natomiast Fabiański praktycznie, mimo że według mnie to jest mniejszy talent od Szczęsnego, ale on nigdy nie zawiódł. On zawsze jak grał w reprezentacji, obojętnie w jakim meczu, to grał na swoim właściwie wysokim, dobrym poziomie. Także tutaj mając dwóch takich bramkarzy, to Brzęczek nie potrzebuje się martwić o pozycję bramkarską. Na koniec chciałbym pana zapytać, co pan myśli, kiedy słyszy pan wyrażenie Polska Szkoła Bramkarzy? To znaczy, wie pan, ja przede wszystkim nie wiem, co to jest Szkoła Bramkarzy. Od tego trzeba zacząć, wie pan. Nie wiem, czy w ogóle taka szkoła istnieje. Oczywiście, że bramkarz jest pozycją taką, że trzeba go indywidualnie szkolić. To dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale to powinien każdy trener piłkarski, który kończy, dostaje uprawnienia, wie pan, trenerskie, to musi umieć szkolić bramkarzy. U mnie, gdybym ja prowadził szkołę trenerską, to kto nie umie trenować bramkarzy, nie dostałby uprawnień trenerskich, wie pan. To jest tak samo, jak wie pan, tak już mówiłem, wie pan, on musi umieć trenować obrońców, on musi umieć trenować piłkarzy. Bramkarz jest też jednym z piłkarzy, odrębnym, bo może grać rękami i tak dalej. I każdy trener powinien być również trenerem bramkarzy. Czy to jest Szkoła Bramkarska Polska? Ja nie wiem, czy jest szkoła. Ja oglądałem teraz niedawno taki wywiad z Zeppe Majerem, który przez lata trenował bramkarzy reprezentacji Niemiec. I parę odcinków nawet on wydał taki cały cykl tych treningów bramkarskich. W Niemczech nikt nie mówi o szkole bramkarskiej niemieckiej. Także ja nie wierzę, że jest jakaś szkoła polska. Jest szkoła bramkarska. No kurde, no trzeba umieć szkolić bramkarzy. To jest dla mnie jasne.